Cześć, zapraszam serdecznie na wykład dotyczący mięśni miednicy i krocza. Pewna część tego zagadnienia została omówiona w nagraniu na temat mięśni obręczy kończyn dolnej. Jednak dziś skupimy się na tym, co znajduje się od wewnątrz miednicy oraz jakie powłoki ograniczają ją od dołu. Klasycznie zaczynamy od podziału. Mięśnie miednicy możemy podzielić na te, które wyścielają stronę boczną miednicy. Nazwiemy je mięśniami pokrywającymi ściany miednicy. Druga grupa to tak zwane mięśnie dna miednicy, czyli takie, które tworzą dolne ograniczenie, nazywane także przeponą miednicy. Jak pewnie się domyślasz, ściana dolna jest utworzona tylko z mięśni i powięzi. Do pierwszej grupy zaliczymy trzy struktury. Będą to mięsień biodrowy, iliacus muscle, mięsień gruszkowaty, piriformis muscle oraz mięsień zasłaniacz wewnętrzny, internal obturator muscle. W tym miejscu odsyłam do zagadnienia na temat mięśni kończyny dolnej. W tamtym nagraniu omówiłem ich budowę i funkcję, dlatego teraz pozwolę sobie je pominąć, a skupię się na mięśniach, które typowo kojarzymy z miednicą i kroczem. Mięśnie dna miednicy, o których zaraz będziemy mówić, znajdują się w tak zwanej okolicy kroczowej. W tym przypadku, jak pewnie zauważyłeś, mamy do czynienia z ryciną struktur żeńskich. Natomiast ograniczenia okolicy kroczowej będą wspólne dla obu płci. Idąc od przodu, będzie to spojenie łonowe, po bokach guzy kulszowe oraz od tyłu kość guziczna. Jeśli chcielibyśmy połączyć wspomniane punkty, to należałoby wspomnieć o gałęziach kości łonowej i kulszowej oraz o więzadłach krzyżowo-guzowych. W ten sposób otrzymujemy kształt rombu, który odpowiada okolicy kroczowej. Geometria tej okolicy będzie potrzebna przy kolejnych slajdach, kiedy będziemy dzielić ten obszar. Natomiast przy tej okazji warto wspomnieć o węższym pojęciu. Mam na myśli krocze, perineum. W nazewnictwie anatomicznym jest to konkretna powierzchnia rozciągająca się między otworem odbytowym a przedsionkiem pochwy u kobiet lub nasadą moczny u mężczyzn. Widzimy ją tutaj w tym prostokącie. W okolicy kroczowej wyróżniamy dwa trójkątne obszary. Pierwszy, położony bardziej do przodu, to trójkąt moczowo-płciowy, urogenital triangle. Zawiera on, tak jak nazwa mówi, głównie narządy płciowe zewnętrzne dla odpowiedniej płci wraz z ujściem cewki moczowej. Z kolei do tyłu znajduje się trójkąt odbytniczy, anal triangle. Zawiera on oczywiście sam odbyt. Cześć! Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo wykładów oraz ponad 1000 pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła Anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia i tytuły, a równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki Ci za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.